13 sierpnia, poniedziałek. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Start nie był najlepszy, za to finisz, jak obiecuje wykonawca remontu gimnazjum nr 2 Przybroniewskiego, zaliczy na czas przed 1 września. Prace na ostatnim piętrze budynku dobiegają końca. Nieco więcej czasu potrzeba, by dokończyć parter oraz piwnicę. Na starcie robót remontowych było też drożej. Obecnie dzięki wsparciu i pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska prace będą kosztować budżet o ponad 400 tysięcy złotych mniej. Prace na ostatnim piętrze budynku gimnazjum nr 2 związane z instalacją centralnego ogrzewania zakończone. W części klas już odbywa się szorowanie, w innych prowadzone są ostatnie poprawki kosmetyczne wykonywane w ramach prac szkoły. A wszystko po to, aby jako pierwsi na piętrze mogli zainstalować się nauczyciele przygotowujący pomieszczenia dla gimnazjalistów. Schodzimy odpowiednio z pięter, tak żeby pozostałe szkoły, które tutaj mają się przeprowadzić, aby miały udostępnione pomieszczenia. Prace pozostałe też idą w toku, niezależnie od tych wewnętrznych. No, póki co jak na razie są one zgodne z harmonogramem, tym, który jest przedstawiony w urzędzie. Myślę, że pozytywnie jakoś się zakończą. Zgodnie z terminami. Parter uruchomiony będzie za kilka dni. Wtedy będzie można rozpocząć przeprowadzkę 4. Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie prace przeprowadzone w budynku gimnazjum pierwotnie miały pochłonąć blisko 1 600 000 złotych. Już wiadomo, że będzie taniej. Miasto pozyskało pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota 949 878 zł składa się z pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji. Obie wynoszą porówno, czyli 474 939 zł. My, podpisując umowę z firmą Solid Boot, musieliśmy mieć zabezpieczone w budżecie 100% wartości tego kontraktu. W międzyczasie składaliśmy wniosek o pożyczkę i dotację z Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi i ta decyzja jest dla nas pomyślna. To oznacza, że mniej weźmiemy kredytu komercyjnego, który był zabezpieczony na tę inwestycję, a więcej preferencyjnego i dotacji. Z zaoszczędzonych pieniędzy 90 tysięcy przekazanych zostanie na wymianę podłogi w wyremontowanej sali gimnastycznej gimnazjum nr 2 oraz na nowe drabinki. Reszta pieniędzy pozostanie w gminnej kasie. Spowitym rokiem rozświetlony tylko blaskiem pochodni, tak w minioną sobotę miłośników duchów, mar i zjaw przywitał rynek trybunalski. Dużej dawki mocnych wrażeń podczas wakacyjnego wieczoru z duchami dostarczyły nie tylko pojawiające się na sterówce straszydła i widziadła, ale również film grozy oraz menu dla odważnych. Brak oświetlenia ulicznego i efekt grozy potęgowany zapalonymi pochodniami. Ale nie tylko to wprowadzało miłośników horrorów w mroczny nastrój. Wakacje z duchami w rynku trybunalskim nie mogły obyć się bez filmu grozy. Na dużym ekranie wyświetlono film zatytułowany Gabinet doktora Caligari. Pierwszy film grozy z 1920 roku. Do niemej ekranizacji muzykę na żywo zagrał zespół The Washing Machine. Bardzo nam się podoba. Biała dama właśnie się pokazała. Jest fajnie, przyjemnie. Film super. Strasznie. Strasznie. No myślę, że to coś nowego. Innego niż do tej pory. No zobaczymy. W rynku tej nocy pojawiły się i duchy, ale nie tylko. Mroczny i mrożący krew w żyłach temat przewijał się i w serwowanych potrawach oraz napojach. Swoją drugą, mroczną twarz pokazali i organizatorzy. Takie imprezy są bardzo potrzebne na piotrkowskiej starówce. Czasami masowo, czasami biesiadnie, czasami troszkę na wyższym poziomie. Muzyka taka, film po prostu z kosmosu i świetnie bawiąca się publiczność na naszej starówce. Ja dziś jestem przebrany, przebrani są kelnerzy w restauracjach. Mamy nadzieję, że piotrkowianie będą tutaj często przychodzić. Wakacje z duchami zorganizowano po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Noc z dreszczykiem przyciągnęła wielu amatorów mocnych wrażeń. Organizatorami wieczoru byli prezydent miasta oraz Loża Kulturalna Stare Miasto. 525 lat temu ważony napój ze słodu jęczmiennego z dodatkiem chmielu uznawany był za napój antybakteryjny i uzupełniający potrzebny zapas kalorii. Dziś niewiele osób wie, że ten wyrób browarniczy był wówczas uznawany też za piotrkowskie płynne złoto. Kto i gdzie zajmował się wyrobem piotrkowskiego piwa, zdradzano podczas sobotniego spaceru z Centrum Informacji Turystycznej.
Klimat i historię cechu piwowarskiego wprowadziła uczestników spaceru wystawa prezentowana w Archiwum Państwowym. Księgi i dokumenty, które udostępniono zwiedzającym, uchyliły rąbka tajemnicy pierwszych browarów w mieście. Po zapoznaniu się z ich historią, mieszkańcy mogli zobaczyć pamiątki po jednym z założycieli cechu piwowarskiego, na co dzień niewidoczne i niedostępne. Miejsca, jak i historia ulubionego trunku zaciekawiły nie tylko miłośników piwa. Czy z makoszem piwa to trzeba poznać trochę ich historię i proces produkcji, także... No i dzisiaj akurat wolna sobota, wolny czas, także można przy okazji. No i przy okazji można się dużo rzeczy dowiedzieć. Jestem bardzo zadowolona. W ogóle coraz bardziej kocham Piotrków i nie zamieniłabym tego miejsca na inne miejsce, naprawdę. Takich niedostępnych i zapomnianych historycznych miejsc na trasie wycieczki było jeszcze więcej. Aby zobaczyć kolejne fragmenty piwnej historii, trzeba było udać się do podziemi. Jesteśmy w piwnicach hotelu staromiejskiego, gdzie on niegdyś znajdowały się piwnice z trunkami szlachetnymi, którymi częstowano przybyłych gości do Piotrkowa, ale i też raczyli się sami piotrkowianie. Szlakiem piotrkowskiego browarnictwa wyruszyło 60 mieszkańców miasta. Na drugą część wycieczki tradycje piotrkowskiego browarnictwa organizatorzy Centrum Informacji Turystycznej oraz Loża Kulturalna Stare Miasto zapraszają 25 września. A teraz w informacjach nieco muzyki. To, co zaprezentował podczas piątkowego koncertu Daniel Gałązka z zespołem, to nurt nawiązujący do twórczości zespołu Raz, Dwa, Trzy. Liryczne piosenki w nowatorskich aranżacjach tworzące zgraną całość z poezją Piotra Brymasa. To było to, czego mógł oczekiwać miłośnik piosenki poetyckiej. Spokojne, kojące brzmienie to okrasa dla poezji, która w takim towarzystwie zmienia się w poezję śpiewaną. W piątkowy wieczór właśnie taką muzykę zaserwowano podczas kolejnego spotkania z cyklu Letnie koncerty na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury. Daniel Gałązka z zespołem zaprezentował utwory mające charakter właśnie poezji śpiewanej i, jak mówią członkowie zespołu, autentycznej, bo wywodzącej się z uczuć, które towarzyszą im na co dzień. Nie boimy się tematu umierania, godzenia się z umieraniem. Nie boimy się tematów radzenia sobie, wychodzenia z jakichś tam kryzysów, o przyjaźni, o miłości nie tylko do, właściwie Piotr powinien mówić, o miłości nie tylko do dziewczyny, do kobiety, ale do przyjaciela, miłości do matki. Poezja śpiewana kojarzy się z muzyką niszową. To dźwięki skłaniające do refleksji. Mimo że nie jest to muzyka łatwa i lekka, ma swoich wiernych fanów. Koncert muzyków z grupy Daniela Gałązki piotrkowianom bardzo się spodobał. Bardzo fajnie było, elegancko. No, zespół taki młodzieżowy, także inna muzyka jak zawsze i dużo dała do myślenia. Także bardzo konkretny zespół i bardzo podobało się mi. Owszem, bardzo przyjemny koncert. To muzyka na dzisiaj, na wakacje? No tak, na dzisiaj, na wakacje. Piątkowe muzyczne spotkanie było przedostatnim koncertem organizowanym latem przez Miejski Ośrodek Kultury. Ostatni koncert odbędzie się 24 sierpnia. Wówczas na scenie wystąpi zespół Monkey Groove. Kamienie niepamięci, cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego. To tytuł wystawy fotografii, którą można oglądać w kościele przy ulicy Rwańskiej 6. Autorami prac ukazujących architekturę i zabytki cmentarzy są Andrzej Białkowski oraz Piotr Wypych. Kolekcję zdjęć stworzono na przestrzeni zmieniających się pór roku. O cmentarzach ewangelickich województwa łódzkiego opowiadali Piotr Wypych i Andrzej Białkowski, autorzy wystawy. Kolekcję po raz pierwszy pokazano 2 lata temu. Zdjęcia eksponowane były m.in. w Łodzi, Tomaszowie czy Aleksandrowie Łódzkim. W piotrkowskim kościele ewangelicko-augsburskim możemy oglądać 30 fotografii nagrobków odnalezionych na największych ewangelickich cmentarzach województwa. Każde zdjęcie opowiada inną ludzką historię. Przy robieniu zdjęć zawsze towarzyszą pewne emocje i w momencie, kiedy później się ogląda, bez wątpienia przynajmniej mnie, wracają pewne obrazy, a więc przede wszystkim pewien trud w odnajdowaniu tych miejsc i praktycznie każda z tych miejscowości niesie za sobą jakieś miłe wspomnienia.
Samego Piotrkowa tutaj przynajmniej na wystawie nie ma, natomiast w książce, w pozycji, w albumie, która została wydana przez autorów, jest kilka zdjęć z samego Piotrkowa, ale jest kilka zdjęć z okolic Piotrkowa. O innych obiektach, jak i pomnikach Piotrkowskiego Cmentarza Ewangelickiego można przeczytać w publikacji Kamienie Pamięci, Kamienie Niepamięci – Cmentarze Ewangelickie Województwa Łódzkiego, która była inspiracją do powstania wystawy. Fotografie prezentowane w Piotrkowie to zaledwie niewielka część historii ewangelików. To takie wspomnienie jest tego, czego już nie ma, nie? Co właściwie człowiek nie wie, a tu może zobaczyć. Ja miałem także okazję przy tworzeniu tych zdjęć, przy penetracji tych terenów, także powiem szczerze, mnie jako młodemu człowiekowi, no taki zastrzyk historii na pewno robi wrażenie. Na uroczysty piątkowy wernisaż otwierający wystawę przybyli przedstawiciele piotrkowskich i łódzkich kościołów. Wieczór umilił krótki koncert muzyki poważnej. Wystawę Kamienie Pamięci, Kamienie Niepamięci można oglądać w kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Rwańskiej 6 do 10 września. Program Piotrków Trybunalski, Nasze Miasto, Nasze Sprawy to oczywiście już za chwilę. Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To moja oaza spokoju, mówi Alicja Wiktorczyk. Praca przy rabatach to dla niej odskocznia od codzienności. No ale dzieci już porosły, każdy poszedł w swoją stronę, nie? No to ja tylko sama zostałam i tak tylko tutaj przyjadę, to sąsiedzi są, porozmawiamy. Tak to człowiek szalał. Ale niepokój działkowców o swoje zielone oazy wywołało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne aż 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie mają 18 miesięcy na zmianę przepisów i rozwiązanie problemu ogródków działkowych. Jeśli w tym terminie nie uchwalą nowej ustawy, to ponad 4 miliony działkowców mogą stracić ogródki na rzecz samorządów lub Skarbu Państwa, które będą mogły dowolnie dysponować terenami działkowców. Słowo dowolnie, zdaniem działkowców, może oznaczać koniec z ogrodami, bo tereny mogą zostać na przykład sprzedane pod inwestycje. Mogą, ale nie w Piotrkowie. Tereny ogródków działkowych zostaną nietknięte, bo stanowią dorobek wielu lat pracy i służą rekreacji mieszkańców, podkreślił podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami prezydent Krzysztof Hojniak. Niezależnie od tych rozwiązań legislacyjnych, ci, którzy użytkują rodzinne ogrody działkowe, mogą być spokojni, a takich działań związanych z przeznaczeniem tych terenów na inne cele niż dotychczasowe nie zamierzam ani podejmować, ani też wspierać tego rodzaju pomysłów czy inicjatyw. Ogródki działkowe to zielone płuca miasta, a także długoletnia tradycja. Mamy nadzieję, że nie zostanie ona zaprzepaszczona, mówią działkowcy. Zapewnienia prezydenta miasta co do przyszłości ogrodów uspokajają. Jesteśmy w miarę spokojni, deklaracje jednak podbudowują i jeżeli nawet gdyby coś miało się wydarzyć, to myślę, że taka deklaracja ze strony pana prezydenta no, daje nam jakąś taką oazę bezpieczeństwa. Wierzę w to, że rozsądek zwycięży, jak nie tam u góry, to gdzieś tu niżej, w niższych władzach, że rodzinnym ogrodom działkowym nic kompletnie nie grozi. Tymczasem posłowie pracują nad stworzeniem nowej ustawy. Bez względu na to, czy ona powstanie, czy nie, działkowcy w Piotrkowie mogą spać spokojnie. W otwarciu ulicy wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele cechu rzemiosł różnych oraz Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Farna, bo o niej mowa, to pierwsza uliczka, która przypomniała o historii piotrkowskiego rzemiosła. Cechy rzemieślnicze, które zapisały się na kartach historii Trybunalskiego Grodu, uwieczniły mosiężne tablice. Na wniosek cechu rzemiosł różnych wbudowano je w nawierzchnię ulicy. Na każdej z 12 tablic widnieje inny herb cechu rzemieślniczego. Farna przypomina o kowalach, cukiernikach czy czapnikach. Podoba mi się. Jest to ciekawe rozwiązanie.
i dla mieszkańców Piotrkowa, a szczególnie dla turystów, którzy przyjeżdżają i mają okazję tutaj zapoznać się z rodzajami rzemiosła, które tu funkcjonowało, a przy okazji może i z historią tego rzemiosła. Uwieczenie historii rzemieślniczej. Płyty są bardzo ładnie zrobione, podobają się nam i na pewno mieszkańcom Piotrkowa będą się podobać. No i nie zaniknie tradycja, bo to będzie na wieki już wmurowane w ulicy. Organizacje rzemieślnicze są najstarszymi organizacjami zawodowo-społecznymi, które funkcjonują od średniowiecza. I myślę, że wmurowanie tych tablic reprezentujące różne grupy rzemieślnicze są jakby uhonorowaniem tego, że rzemiosło na trwałe wpisało się w historię Polski, bo rzemieślnicy budowali, budują nasz kraj. To, co się dokonało tu i teraz, proszę Państwa, tak jak przedmówcy moi powiedzieli, że rzemiosło naprawdę zawsze było, jest, a czy będzie, to zobaczymy, bo jest wielki znak zapytania. Gro prac toczyło się pod nawierzchnią ulicy, wymieniono m.in. sieć wodociągową i kanalizację. Ulicę oraz chodnik pokryła kostka granitowa. Jest to taki etap przejściowy, ale bardzo ważny z punktu widzenia realizacji kolejnych fragmentów związanych z odnowieniem starego miasta, które jest miejscem wyjątkowym, miejscem, które z punktu widzenia historycznego jest na pewno i powinno być magnesem turystycznym. Remont ulicy Farnej trwał od maja i kosztował blisko 500 000 zł.